ładna jest, ale nie jest tak ładna jak ty, ale... Czekamy na ocenę. Ale mnie wie co? Naprawdę? Magda Gessler by pochwaliła. Będzie coś? Zatrudnimy go. Tak? Zjemy jakąś pizzę, Tomek? Głodny jestem. Zaraz ci coś ogarnę. Ty, zobacz tam. Chodź. Mam dla ciebie mały interesik, zakładzik. Słuchaj, jak zrobisz 30 pompek, to robię cały dzień za ciebie pizzę. Ale jak nie zrobisz, to robisz nam pizzę. Dobra. Pasuje? Pasuje. To dawaj. Spójrz na niego, na mnie nie zrobi. Gotowy? Dawaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niżej trochę, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ale mnie wie. Siema, tutaj Tomczewski. Jak wiecie, przepaliłem zakład i dzisiaj jestem najtańszą siłą roboczą i będę robił pizzę, ponieważ ten oto delikwent zrobił mnie w jajo i naczaskał za dużo pompek. Krzysiu, od czego zaczynamy? Gdybym miał cebulę, to byś pieczki na cebuli najpierw obrał, ale no... Wczoraj niestety to zostało zrobione. Także no co, zrobisz sobie na początku pizzę, nie? No dobra, od czego zaczynamy? Dobra. Zrobimy taką pizzę, że będziecie w szoku. Pełna miska? No, do połowy możesz znalazć. Do połowy, pomachaj. Do połowy, tak? Dobra. Ładnie wygląda sosik, dobra. I to zrobione, to jest na bazie czego? Taki sosik? Taki sos pomidorowy, tak naprawdę jest zrobiony z najprostszych składników. Tu będzie. Będzie się działo. Okej, okay. I z takiego jednego ciasta robimy jedną pizzę, tak? 32 cm. 32 cm, tak, ona będzie cieniutka. Takie małe kuleczki musisz rozwałkować 32 cm. Chcesz zacząć ty? Ja mam ci pokazać najpierw. Nie no, ja nie wiem jak to mówię. Dobrze, to ja pierwszy pokażę. Ja będę pizza master potem. Ja pierdzielę. Teraz? Ciążulo to nawet wiedzie. No, pizza. Dobra. I teraz musisz rozwałkować ją. Ale to ci sprawnie idzie. Ja koleś co robi? Ale rzucam w mąkę? Rzucasz do mąki. Pyk. Możesz sobie ją ugnieść na taki placuszek. Dobra. Jest i teraz co? Teraz nie, teraz rozgniatasz sobie brzegi. Trochę ugniatasz sobie je. Dobra. Same brzegi, środek zostaw w spokoju. Dobra, czyli tutaj, tak? Tak jest. No i zaczynasz od wałkowania. No już połóż sobie ją. Jedną ręką, po co ci dwie? Drugą ja potrzebujesz do obracania. Taki silny. Jaki pławcki? Tamten to dla dzieci jest. To nie idzie. Jak to nie idzie? Musisz dojechać do samego końca. Cyk, 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 cyk. Wyjeżdżasz, obracasz. Okej, okay, dobra. Możesz sobie trochę przytrzymać, ale nie rozciągać tych. Wielkanoc mamy. Łe kurczę. Ej, ja myślę, że to jest prostsze. Powiem ci, twoje muscle-upy też wyglądają na łatwe, nie? Co? Twoje muscle-upy też wyglądają na łatwe, nie? Bo są. Dobrze, no by trochę więcej siły w to daj. Nie masz siły? No właśnie... Myślałem, ty będziesz pierwszy jadł tą pizzę, gościu. Tak byłeś głodny. Teraz trochę tutaj z tej strony rozwałkuj. Tu już masz cienko. Teraz tutaj. I przytuć trochę. Aha. To tak. Tą odkładasz. Tą zarzucasz, tą odkładasz i zakręcasz jednocześnie. Jest pięknie. Jest pięknie. A patrzcie, a tu jest takie... No, jeszcze mi podziurawił. Oj, córki. Dobra. Czyli tak. Teraz, a z czym byś chciał w ogóle pizzę? Musi mieć dużo białka, a to już co będzie miał? Co? Menu jest za mną? Pizza Tomczewskiego. Musi być jakaś pizza inna. Jakaś inna musi lubisz być. Lubisz na ostro? Tak średnio. Tak. Tak. Tu mamy całą szyneczkę. Prosciutto cotto. Masz tak wyciśnięty pasterek. Czy tak? Zobaczcie jaki cieniutki pasterek. I przypomnij mi, z czego jest sosik, oliwa. Oliwa, świeża bazylia i sól. Oliwa, świeża. I pomidory. No i dobrej jakości. Dobra, i tutaj na całej rozsmarować. Tak nie? Jest. Będzie ok chyba, co? Będzie ok. Teraz ser. I taki, taki. I tak. Co? Zależy w jakim okresie, tak? No, zależy w jakim okresie. Teraz podwójny. Teraz podwójny. Teraz podwójny. Możecie, ja ogólnie skrajam sobie mieszane kawałki, ale. Żeby nie, to... niech będzie chamska. Niech będzie chamska. Niech tak będzie chamska.
To co? W sumie on ją będzie jadł, to weź jakieś coś ostrego tam do. Ogólnie rzecz biorąc, ekstrakt 9 milionów SHU jest, nie? Nie, no dobra, nie. Nie, bo nasza współpraca się skończy. Na kawałeczku. No, nie, nasza współpraca się skończy. Ej, jakiemuś widzowi damy ten jeden kawałek. Okej, okay, wystarczy. Dobra, co jeszcze byś chciał? Mamy salami łagodne. Salami łagodne. Bierzemy salami łagodne? Pisze się. Co? No, nie lubisz takiej mięsnej? Proszę bardzo. Troszeczkę damy. Ale jeśli chcecie robić takie muscle upy, to na pewno byście zjedli. Dobra, tutaj. To wraca. Myślę, że trzy składniki to jest w zupełności. Tak, dobra, okej. Okay. I co teraz? Nie chcemy robić farszu na pizzy. No. Operator coś jeszcze chce? Nie. Starczy? Czuję presję. No dobra, troszeczkę mąki ci damy dla ułatwienia. Proszę bardzo. Ja mam teraz ją zgarnąć. To może ja ci pokażę pierwszy. Dobra. Nie przygniatasz paletki, tylko musisz ją luźno ułożyć tak, żeby to ostrze leżało całe na ziemi. Wygląda łatwo. Wyciągasz, proszę bardzo. Wygląda łatwo. Dobrze. No wróć tu. Ucieka ci. Ale jest, mają, dobrze. I tutaj, tak? Tak jest, uważaj na brzegi, tak bardziej do lewej. Tak? O, o właśnie. No powiem ci szczerze, że chyba byś przeszedł okres próbny. Tak? I teraz ile mamy czasu, zanim się zrobi pizza? To jest istotne. Dwie minuty. Dwie minuty? W porywach. Dwie minuty, seryka pompek. Można robić tak zwane te... taka metoda treningowa, tak z ciekawości, nazywa się smarowanie gwintów i polega na tym, że jak ktoś nie ma czasu robić trening, to kilka razy w ciągu dnia wchodzi sobie na seryjkę, robi serię na maksa i zrobić z takiej serii 6-7 w ciągu dnia, zawsze zrobi jakiś trening, jakby ktoś nie miał dużo czasu. Robiłem pompki, ściągam rękawiczki, żebyście mi nie zarzucili, że potem w tych rękawiczkach będę pizzę wyciągał. Twoja pizza, więc wiesz. A, moja pizza. Wrzucam do kosza. No, on nie będzie jadł. Jeszcze dwie minutki tylko, to króciutko. Tak, jeszcze fajne będzie zadanie, będziesz musiał obrócić tę pizzę o 180 stopni w tym samym miejscu. Jak obrócić? Normalnie. Nie tak, jak myślisz. No nie, nie lękam. Nie, wiem, że nie tak. Mamy do tego specjalną paletkę. Ej. Jeszcze trochę? Jeszcze troszeczkę. O. No i super. I na to samo miejsce musi wrócić, bo inaczej ją spalimy. Spalimy spod. Czyli... Tak, czyli już tutaj. Tu mniej więcej gdzieś była, no. Okej. Okay. Dobra. Tak. Ej, nie, myślałem, że to... Szczerze, myślałem, że to obracanie będzie gorsze, ale tak jednak, tylko musiałeś mi pokazać. Dokładnie. Ja to dzisiaj cały dzień będę robił. Dobra, możesz ją wyciągać. O kurde. Czas najwyższy. Dawaj, ta sama. Ta sama, wyciągać ją, tak? Dawaj, bo tam już ci przepieka. Nie tak odwrotnie? Tak, tak jest. I na talerzyk. Trochę nam się przypaliła, tutaj. O. Ta będzie już ten. I tą też? Tak. Twoje się troszeczkę brzegi przypiekły, ale to nic. Dobra, tutaj fajnie, fajnie dopieczona jest, ja taką lubię na przykład. Chcesz zobaczyć? Ja chcę zobaczyć, tak? Jak to się kroi? Na 8 części. Na krzyż. Na krzyż. I to już poszło? Poszło. Proszę bardzo. Nie po palcach, nie? W drugą stronę, teraz... będzie wygodniej. Że jak? Drugą? Tam. Okej, okay, dobra. Ale ona jest skrupiąca, ja pierdzielę. Ty jest skrupiąca. Tak? Tak. I teraz tak? Teraz tak. I tak. I tak. Dobra. Dobra, to co, słuchajcie, robimy test smaku. Najpierw szef. Szef, moja pizza. No dobra. Ale brzegi się nie ma małe normalnie, niczym Magda Gessler by pochwaliła. Będzie coś? Chyba? Zatrudnimy go. Tak? Mhm. Ale tak jakbyś miał się doczepić, to czego byś się doczepił? Brzegów, że są spalone. Wiedziałem. Za długo przytrzymałeś. No. A tak poza tym jest okej. Okay. Dobra, operator, a ty co sądzisz? Przytrzymam. Ty chciałeś najbardziej. To dla ciebie. To przez ciebie tutaj robię. Próbuj. Nie no. Średnia, nie?
Bardzo dobra, jak na pierwszy raz naprawdę. No dobra. Jestem w szoku. To teraz mi powiedz, gdzie można taką dobrą pizzę zjeść w Poznaniu? Taką pizzę w Poznaniu można zjeść na poziomie zero, na Food Frydlu, w pizzerii La Casa. Zapraszam. No to słuchajcie, to teraz robimy kolejną i damy przypadkowym ludziom do spróbowania. Zobaczymy, jak ocenią moją pizzę. Dobra, słuchajcie, mamy pizzkę i będziemy teraz ją rozdawać, dawać do oceny. Pizza prosto od Mistrza Świata, pizza a la Tomczewski, tym razem Margarita. Na pierwszy ogień. Witam pana. Proszę o ocenę pizzy, ale szczerą ocenę. Uwaga, bo gorąco. Ale trzyma ser, wszystko ładnie, zobaczcie, nie zgina się. Magda Gessler by pochwaliła. W skali od 0 do 10, ale tak szczerze. Mocne 9. Mocne 9. Pycha. Ale ile byś dał? Tak szczerze. Moja pierwsza pizza. Nie, to już jest druga. Czy trzecia? Już nawet nie liczę. Dziewiątka. Dziewiątka? Dziewiątka. Mocne, mocne 9. Idziemy dalej. Dobra, mała. Ale szczera, szczera ocena, nie? Dobra. Pizza prosto od Mistrza Świata. Tak. A nie w robieniu pizzy. Ale nie w robieniu pizzy. Do Mistrza Świata czego? Dobra. Albo kalistenika. Więcej składników. Ale miałeś margaritę. Czyli, dobra, a ocena? Ale taka włoska, no. Prawdziwa. Taka siedemeczka. No, ogólnie dobra. I te miny, no tak. Ile byś dała? Tak szczerze. No tak, 6,5 na 10. No. 6,5 na 10. Bo ja byłam we Włoszech, to wiesz, mam spaczone podejście trochę. Dziewczyny mnie nie lubią. Dobra, lecimy dalej. Ładna pizza. Ładna jest, ale nie jest tak ładna jak ty, ale czekamy na ocenę. No, to jest dziewczyny. To? Naprawdę? Super. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, La Casa di Parma, naprawdę zajebista pizza. Musicie spróbować, żeby się przekonać. Galeria Poznania. No i słuchajcie, zacząłem znowu robić długie odcinki. Jak to jest z długimi odcinkami? Zachęcam wszystkich do subskrypcji, do oglądania mojego kontentu, bo to dzięki wam mogę to robić, a uwielbiam to robić. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.